Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać bardzo proste kolczyki, idealne na lato, takie w stylu boho, z elementami makramy. Są to naprawdę bardzo proste kolczyki do wykonania, składają się z jednego podstawowego splotu makramowego. Pokazywałam go też między innymi w moim tutorialu na makramowy kwietnik, będzie on tutaj na górze podlinkowany i też w opisie, więc naprawdę bez problemu ogarniecie sobie takie kolczyki we własnym zakresie. Mam tutaj akurat kolczyki na bazie kształcie łezki, ale naprawdę świetnie to też będzie wyglądało na bazie koła. Nie wiem, czy na bazie kwadratu by się sprawdziło, ale w sumie czemu nie? Spróbujcie. Można na przykład kwadrat zrobić w rąb i wtedy też będzie bardzo fajnie to wyglądało. Zachęcam Was od razu do eksperymentowania z tworzeniem wariacji na temat tego tutorialu i po prostu dobrej zabawy, dzięki czemu stworzycie sobie naprawdę oryginalną biżuterię na lato, a mam nadzieję, że już niedługo ta pogoda będzie taka bardziej letnia, bardziej późno wiosenna, że po prostu trochę tego słońca do nas przyjdzie, więc nie przedłużając, zabierajmy się już do pracy. Standardowo na planszy widzicie rzeczy, których będziemy potrzebować do wykonania tego tutorialu. Bez problemu znajdziecie je w internecie lub w sklepach z elementami do wykonywania biżuterii. Ja swoją podstawę i bigle właśnie kupiłam w takim sklepie stacjonarnym. Wybrałam akurat tutaj podstawę w kształcie łezki, jak wspomniałam Wam wcześniej. Wykorzystuję resztki sznurka, które zostały mi po wykonaniu kwitnika makramowego. I tutaj wycinam kilka takich dłuższych sznurków. Ich liczba zależy od tego, jak bardzo gęste chcecie mieć te kolczyki i jak przede wszystkim mają kształt. Więc ja tutaj na razie sobie wycięłam 3, ale ostatecznie skorzystałam na początku z 2. I każdy taki sznurek rozdzielamy, dlatego ważne, żeby to był taki sznurek skręcany, a nie pleciony, bo inaczej nie będziecie w stanie go tak właśnie rozdzielić, rozłożyć na części pierwsze. No i mi w ostateczności wyszło 6 takich cieńszych sznurków, na bazie których będę pracować. Każdy taki sznurek składam na pół, a następnie przewlekam go przez moją podstawę, robiąc pętelkę, tak jak widzicie tutaj na filmie. Następnie zaciskam. Pierwszy taki węzełek mamy gotowy i tak powtarzamy z każdym następnym. Ale jeszcze raz. Przewlekamy, robimy pętelkę, zaciskamy. I tak robimy z każdym sznurkiem po kolei. Dociskamy mocniej, no i teraz będzie najfajniejszy etap, czyli plecenie. Z każdej pary będziemy tworzyć właśnie węzeł i 2 środkowe sznurki, te najbliżej siebie, będą stanowiły rdzeń. Czyli teraz prawy sznurek idzie pod tym rdzeniem, a lewy sznurek nad nim. Wszystko musi się spleść w taki ładny precelek i następnie zaciskamy. Teraz w drugą stronę. Prawy sznurek idzie na rdzeń, a lewy pod nim. No i ponownie zaciskamy. I w ten sposób stworzyliśmy jeden z najprostszych węzłów, jakie znam. I tak robimy z każdą następną parą. Pamiętajcie tutaj, żeby dość mocno zaciskać, żeby nam się to nie rozwiązywało. Róbcie to powolutku, nie spieszcie się nigdzie, nie ma potrzeby, a naprawdę fajnie to będzie wyglądało. Oczywiście, jeżeli będziecie na przykład chcieli dalej zaplatać, ponieważ tak naprawdę ja już dalej nie będę plotła, nie będę robiła kolejnych węzłów, nie będę łączyła kolejnych par ze sobą, ale jeżeli Wy chcecie, to jak najbardziej Was do tego zachęcam. Teraz za pomocą grzebyka o bardzo drobno rozstawionych ząbkach rozczesuję sznurek.
tutaj też chwilę na to poświęcam, tak żeby rzeczywiście nadać puchatości tym sznurkom. I gdy uznam, że już jest ok, przycinam je za pomocą nożyczek. Pamiętajmy o usunięciu jakichś takich dłuższych nitek, które mogą zostać, żeby to było w miarę równe. Jeżeli uznacie w trakcie, że na przykład kolczyki są za mało puchate, no to doróbcie kolejne węzły zgodnie ze wcześniejszymi wskazówkami. Następnie sznurek spryskajcie za pomocą lakieru do włosów, dzięki czemu stanie się sztywny. No i co? No i zostało tylko dorobić drugi kolczyk i gotowe. Dajcie mi znać w komentarzach, czy tutorial Wam się podobał, jakie kolory Wy byście wybrali i jak na przykład jeszcze moglibyście zmodyfikować ten wzór. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijcie ikonkę dzwoneczka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami. Zachęcam Was też do obserwowania zakładki społeczność mojego Instagrama, Facebooka, zwłaszcza Instagrama, ponieważ tam po prostu bywam częściej i częściej pokazuję takie życie rękodzielnika, DIY youtuberki po prostu od kuchni, więc jeżeli takie tematy Was interesują, to gorąco Was zapraszam. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Na razie!